No i cześć, witam was wszystkich bardzo mi serdecznie w kolejnym odcinku z Prince of Persia 2008. Słuchajcie, dzisiaj pójdziemy sobie oczyszczać pola dalej. Nie będę już zbierał tych zieleni światła, ponieważ już mam ich dostatecznie tyle, żeby oczyszczyć kolejne pola. Także co, przejdziemy może teraz do tego. Ogólnie spadło bardzo, ale to bardzo dużo śniegu i nadal sypie. Po prostu jakaś wichura jest u mnie. Zastanawiam się, czy można by było ulepić bałwana. Pewnie czeka mnie praca związana z odśnieżaniem tego wszystkiego, co widzę tak średnio, ponieważ nie chciałbym tego robić. Nie lubię odśnieżać ogólnie. Mam ze sobą herbatkę w moim ukochanym kubeczku z nadrukiem z Medji. Który kiedyś już udostępniałem wam na fanpage'u facebookowym. Oczywiście tak skoczył, że oczywiście nie mógł się złapać tego tam wyżej. No, on nie skoczy tam. On tam nie doskoczy. On skoczy gdzieś niżej. Okej. No, zielone światła, jak mówiłem, nie będę zbierał, ale jak się już tutaj przypatoczą, no to... No to już trudno. Co? Ej! Co? Co się dzieje? Czekajcie, przecież nas tutaj kazało to zaprowadzić. Przecież tutaj nam kazało to iść. Dlaczego teraz każe nam tu iść? A, Prince of Persia, nie denerwuj mnie nawet. No ja cię zaraz... dupnę. Już wina Prince of Persia. Że ten, coś się psuje. Każe mi się wracać w jedną, w drugą stronę i się to zdecyduje. No i... a spadaj. Na pewno musimy tu iść. Okej. Trzymaj się. Teraz... Dobra. Przeszedłem kawałeczek. Dobra. Jest okej. Okay. Ogólnie w radiu mówili, że jest minus nawet do 15 stopni. Tak wiem, mówiłem na live'ie, ci co byli i oglądają może ten odcinek, że ja nie słucham radia, ale moi rodzice słuchają i kiedy jestem na przykład w kuchni, to radio jest włączone i... Trzymaj się! I akurat zdarza się mi coś tam usłyszeć. Na dobrą stroną. Czekaj, herbatki. Okej, okay, jeszcze troszeczkę musiałem się zakrztusić. No jak żeby inaczej. Okej. Okay. Masz tu skoczyć. Okej, okay, długo idę tym polem. A, bo ja chyba i tak przechodzę przez inne uzdrowione pola, tak mi się zdaje. Więc dlatego tak długo to trwa. Która droga będzie najlepsza? Skoczyć. Aha. Nie. Okej. Okay. Tak, cały czas używam tego kompasu, żeby wiedzieć, gdzie iść. Dobra. Okej. Okay. O. O nie, ten już czeka na nas skurczybyk. Z tym nie chcemy walczyć. Okej. Okay. O, już jest. Skażone pole.
Także jesteśmy coraz bliżej. Okej. Gdzie teraz? Przez to. No ej, lolu! Jak ja to mam zrobić? To jest dla mnie troszeczkę... Aha, tutaj muszę wejść. Dobra, Nika. Okej. Halo! Jest ktoś w domu? Sądzisz, że to dobry pomysł ostrzec ich, że nadchodzimy? Może są na tyle głupi, żeby sprzedać własne dusze. Ale nawet oni już wiedzą, jak jest... Tam jest płyta mocy. A, znowu będzie skakanko. Także lecimy. Okej. Co teraz? Proszę, nie wiedział, że na to... Czyżby ścieżki naszego losu się przeplatały? No. Uda ci się. Świat zostanie odwrócony. Nie lubimy go. Nie lubimy go, nie lubimy go. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku... zabrał nam tyle czasu, gnida. I znowu tutaj jest mało miejsca na... Okej. Operowanie. Okej. Oczywiście książę musi to bagno zawsze skoczyć. No. Chyba nie odzyska życia przez to. Nie lubię tego. Potrzebujesz pomocy? Tak. Przecież ty nic nie zrobisz. No, spadł. Tej. Kurde. Idź do Eliki. Rękawica. O, na kolumnie jeszcze ładnie go zgiętliśmy. Potrzebuję Eliki, ale gdzie ona jest? Do niej idź! Ogarnia cię słabość. Lika, wstawaj! Oczywiście musiałem wpaść. Pewnie jeszcze nie raz spadnę. Bądź czujny. No Elika, atakuj. Przebij się. Wiecie co? Ja chyba zaobserwowałem, że w takich warunkach, kiedy on ma to, najlepiej jest wejść już nawet do tego bagna. Już na serio lepiej wejść do tego bagna niż czekać, niż on zmieni znowu ten stan. Rękawice. Hej!
Atakuj, książę. Już na serio wejdzie to bagna. Musisz czekać, bo ten stan jego się zmienia. I znowu wyjdziemy sobie do tego bagna. On życia chyba i tak nie otrzyma. Więc tak, taki sposób na niego wynalazłem teraz. Nie jest on może jakiś najlepszy, ale jednak. No, weź to bagna. 10 minut już nagrywam. Ale odcinki z Prince of Persia i tak się przedłużają do 40 minut przez te walki. Rękawica. Lubimy cię. Okej. No co robisz? Ała. Nie szarp się. Daj się ponieść. Pust. Ała. Ogarnę cię, zepsucie. Nie mogę cię uzdrowić. Mogę je tylko powstrzymać. Świetnie. Więc po tym wszystkim dołączę do wesołego klubu Arymana? Tylko Aryman potrafi tworzyć zepsutych. Więc po prostu umrę. Żyzne pole. Uzdrowienie może oczyścić zepsucie, jeśli tylko uda mi się je powstrzymać do czasu, aż tam dotrzemy. Pośpieszmy się. No, okej. Super. Pytanie, czy będziemy później znowu z nim walczyć? Patrzcie w ogóle, jak ten... otoczka jest zielona. Mam nadzieję, że nie będziemy już walczyć z tym alchemikiem, ponieważ walka z nim naprawdę mi się nie widzi. W ogóle te glutki na ciele. Zupełnie jak w Resident Evil w ostatnim odcinku z tymi glutkami. Musimy... Okej. To się zatrzymuje. Okej. Dobra. Cały czas w górę się spinamy. I że w ostatnim odcinku było na dół jakoś. Gotowy by iść dalej? Cóż, moglibyśmy zostać tutaj. Piękny widok. Jesteś gotowy, idziemy. No tam są czyszczone już pola. W którą stronę? Rozumiem, że w tą. Dokąd teraz? Okej. Dobra. Okej. No ej! Aaa! Klikałem E. Ale się nie kliknęło. Albo R kliknąłem przez przypadek, jednak to musimy. Okej, to powiemy jeszcze raz.
Jednak tutaj można pomylić przyciskami się. Okej, teraz R muszę kliknąć. Dobra. Okej, tu jest taki checkpoint. Glutek. Tak, dzięki. Rohan dorost wasza. Teraz tu. Jak daleko do tego pola żyznego? Bo już bym chciał tam dotrzeć. Wredny alchemik ubruzdał mnie. No. Książę, co ty wyprawiasz? Ty na górę. Ogólnie przesyłam teraz poprzedni odcinek Prince of Persia, w sensie, że poprzedni, czyli 13, to jest 14 bodajże. I powiem wam, że waży on około 2 GB. Ja nie wiem, jak ja go prześlę. Szczerze wam mówię. Mam nadzieję, że dobrze idę. Dobra. Może tu już jest to żyzna pola. I jeszcze trochę. Czas sprawdzić, czy uzdrawianie zadziała. Zadziała, prawda? No i biedny się boi. Oto jazda! Tutaj nie ma alchemika. Jest uzdrawiane. Okej, i działa. Pytanie, czy z jego to schodzi? Z jego to nie schodzi. Nie zeszło z niego. Nie za sekundkę zejdzie. Balony. Ej, zeszło? Czy nie zeszło? Nie zeszło. A, teraz zeszło. Okej. Na zawsze wymęczona. Ciekawe, kiedy oni jedzą. Zadziałało. Zepsucie zniknęło. Miło usłyszeć ulgę w twoim głosie. Myślałem, że masz pewność, że to pomoże. Chyba jednak możemy zmienić nasze przeznaczenie. Trzecia brama została otwarta. Możemy wygnać kolejnego zepsutego. W takim razie ruszajmy do bramy. I teraz co robić? Czy wygnać zepsutego? Może nie wygnamy zepsutego, tylko oczyścimy pola. Tak, myślę, że oczyszczenie pól będzie najlepszym, jak na chwilę obecną, rozwiązaniem. Trzymam tak z 10 minut nagrywania niby, ale pewnie i tak się przedłuży przez walkę. Czy to jest lotek? O, tam patrzcie, jaka czarna dziura. Wir taki. Teraz tam. Jak tam zejść? Pytanie. Czy się chyci? Okej, chycił się. Chociaż mogłem też może tą rękawicą na tamtą platformę przejść, ale okej. Dobra. Oj, tam jest zepsuty. Teraz jak? A tu? O, kurde. Myślałem, że doskoczysz. Oczywiście nie doskoczysz.
To jeszcze raz. Dobra. Nie, tutaj trzeba przejść jednak po suficie. A! Lera, nie lubię ich. Padaj! Okej. To idziemy dalej. Jak zawsze ten robaczek. Czy ja muszę tam doskoczyć, tak? Okej. Idę dobrze. No pewnie złapał się. Serio. Mogę się chycić. O. Ależ tu cicho. Nie mów, że jest cicho. Nigdy nie mów, że jest cicho. Proszę teraz. Tak, nigdy nie mów, że jest cicho. Zawsze ktoś tu będzie siedział. Tu będzie łowca pewnie. O, no dokładnie. Wow, jak on się złączył. Potworek. Mówiłem ci, nigdy nie mów, że jest. Au, on będzie silny też. Lerniku. Nie przestawaj. Ej. Ała, on mnie opluł. Ja nie wiedziałem, że on ma aż takie te moce. Wcześniej jeszcze się tak czymś przecież nie spotkaliśmy. Te jego nożyczki, co? Chcesz mnie ostrzyc? Chcesz mi zmienić fryzurkę, co? Tejka, ruszaj. No ruszaj. Ruszaj! Zatrzymamy cię. Okej. Dawaj! Dawaj, dawaj! Daję. Znowu mnie opluł. Cholera, i co teraz mam zrobić? Teraz to ja nic nie zrobię. O. O, teraz się udało w tym stanie zabrać potworka na rękawicę. Przestań mi pluć. Kurde, i zadyska życia, bo pomyliłem klawisz. Nie cierpię to. Wesela się zagoi. Ja mam atakować, nie ty. Atakuj go! Rękawica. Nie lubimy walk. Ła! Dobra. O, nie, nie. Tak wbił w niego nóż. Coś. A! Stawaj! Teraz jesteś mi naprawdę potrzebna. Okej.
Padaj. Idziesz sobie? O, zwiewa. Czy to nie tam zmierzamy? No i znowu będzie z nim walka tam? Dlaczego zawsze zmierzamy tam, gdzie są przeciwnicy? O. No dokładnie, nie wiem to. Czy jeszcze będzie z nim walka? Czeka już tam na nas. Wow. Super. Dobra. W miarę idzie mi to. Tanie. No. Dobrze, że nie obkleił całej. No! Klikałem. Klikałem R. Okej, dobra. Przyznaję, klikałem R. O Boże, lamienie. Lamienie to jest podstawa Prince of Persia. Okej, spróbujemy jeszcze raz. Teraz klikam A. Jestem pewny, że klikam A. Dobrze, że tam stanąłem. Potrzebujecie żywego. Uwierz mi, ja siebie też. Dobra, nie wiem jak ja mam tu iść. Nie! Jezus, miałeś skoczyć. Miałeś skoczyć. Nie wiem, może zostanę zjedzony. Dobra. Lubię takie spinaczki, odbijanie się od ścian i... W miarę mi wyszło. Są dwie bulwy. Czarne kapusty. Pytanie. Czy tam jest, że mogę się chycić? Aha, musiałem to tak po prostu przelecieć. Dobra. To jest tu, tylko żeby ta kapusta poszła. A, już jesteśmy blisko. Mam nadzieję, że nie będzie miał całego życia. Chyba nie cieszy się, że nas. Da? Może dałoby się go zrzucić stąd. A zaraz byśmy zobaczyli. Tak, mnie złapał. Widziałaś to? Trzymaj się od tego z dala. Za daleko. Nie jest za daleko. Ała, jak mnie pociął. To jest fryzjer. Ma te swoje nożyczki. Zjeżdżaj wreszcie. Okej, z nim walki są nawet w miarę proste. Chciałbym go zrzucić, szczerze mówiąc.
Okej, okay, do czego? A. Chciałem go tak ładnie zrzucić. Mam nadzieję, że to bolało! On cię nie słyszy. Paskudny z ciebie skubaniec! Okej. Okay. Głuchy. Dobra, odżywiamy pole. Jest już 40 minut nagrywania i myślę, że na tym momencie zakończymy. Chcesz odpocząć? Ahriman nie odpoczywa. Okej. Okay. Nie będziemy odpoczywać tutaj, ale w sumie będziemy odpoczywać, ponieważ teraz już kończymy ten odcinek. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, do odzdrowienia nam zostało tylko jedno pole. Później zajmiemy się naszymi kochanymi alchemikiem oraz łowcą. A następnie przejdziemy pewnie do świątyni, żeby pokonać Ahrimana. Także mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.